mi to bardzo dużo daje, pomaganie innym. Nie chcę nic w zamian, tylko no, już taki mam charakter. Pewnie wszyscy z koła też tak mają, że nic nie chcą w zamian, a ciągnie ich do tego. Dlaczego ja pomagam? No, czerpię z tego jakąś satysfakcję, tak? Z pomagania innym. Wcześniej chodziła moja siostra i chodziłam z nią na parę takich akcji, bardzo mi się spodobało. I zapisałam się. Ojejku, wszystko tak naprawdę. Za ogólnie. No, sama praca, tak, że nie siedzę w domu przed komputerem, jak większość na przykład nastolatków w naszym wieku i gram jakieś beznadziejne gry. Tylko no, mogę spędzić ten czas z kimś innym, tak? Jeszcze przy tym pomagam, no to już jest w ogóle szczyt marzeń, no, przyjemność. Kiedy poszliśmy na organizowany przez Caritas właśnie Dzień Dziecka pod katedrę, to malowaliśmy dzieciom twarze i różne takie rzeczy. I te zadowolone buzie dzieci, kiedy miały te różne smerfy lub kotki na buziach. No, mi to sprawia satysfakcję, że ktoś się cieszy za to, że coś dla nich zrobię. Bez żadnych rzeczy w zamian, tak? Jak przychodzimy do domu samotnej matki, to od razu jak wchodzimy na świetlicę, to czekamy na dzieci, aby się z nimi pobawić. I pilnujemy ich, włączamy telewizor, rysujemy czasami z nimi. Tak, jak płaczą, to próbujemy je pocieszyć i pilnujemy, żeby nie było jakichś większych incydentów agresywnych. Na początku nie wiedziałem, jak się do tego zabrać, że z dziećmi się obchodzić i tak dalej, no ale zacząłem się bawić z nimi, no i to mi się spodobało. To nie jest żadna praca, żaden wysiłek, to po prostu jest mile spędzony czas z nimi. I no co, myślę, że im się to podoba, no też się przy tym dobrze czuję. Jak są jakieś konflikty, próbuję je rozwiązać, ale najczęściej jest tak, że każdy się dogaduje ze sobą i no, są wspólne zainteresowania osób. No i myślę, że każdy, kto tam chodzi, jest mile widziany i nie tylko po to, żeby zająć nimi się, ale po prostu, żeby nie byli też sami, bo to jednak jest inaczej, jak się mieszka w domu, a w domu samotnej matki bez jakiegoś rodzica. No, próbujemy im to jakoś tak wynagrodzić. Staramy się tak. Tak, ja bardzo lubię ogólnie pracę z dziećmi, więc dodatkowe doświadczenie tak naprawdę. Jesteśmy też tam bardzo mile widziani, tak? Jak No. wchodzimy do świetlicy i patrzymy na reakcję dzieci, to po prostu jest coś Jest wujek niesamowitego. ciocia. Jest wujek, ciocia i hura, ktoś przyszedł nas odwiedzić. Nie jesteśmy tylko my w moim gronie, ale ktoś jeszcze z zewnątrz przychodzi do nas. Każdy ma inny, inaczej myśli, tak? Niektórzy myślą, że pomogą, będąc, zapłacąc na przykład, dać pieniądze lub nie wiem, jakieś miśki zasponsorować, coś takiego, a niektórzy chcą być blisko i właśnie jak tu wcześniej mówiliśmy, spotykać się z osobami, które potrzebują pomocy. Ja nie namawiam osób, po prostu opisuję im, jak jest jako wolontariat, jak tam jest i myślę, że te osoby, które będą zainteresowane, to zgłoszą się. No, mamy marzenie jako wolontariusze Caritas, aby wszyscy się spotkać razem i poopowiadać sobie, jak to było kilka lat temu, a jak jest teraz i co się pozmieniało, i powspominać tak mile, żeby ten czas był no tylko dla nas, tylko dla tych, którzy pomagają i aby ci, co oglądaliby to, namówić ich, aby zostali wolontariuszami, bo myślę, że to jest nietrudne, a wystarczy poświęcić na to chwilę czasu.